ほらほら、飛び箱に行こう。Go, Nicola, mi via. А, и там дизель, да. Там сейчас же мы-то хвасуем. А то тогда и Volkswagen. Hello! Едем на злочик. Chciałem wam powiedzieć, że jaram się bardzo. Co prawda nie jest to jakiś super zlot raczej, bo jest to raczej coś małego, ale zobaczymy, bo może się mylę. Jedziemy na zlot samochodowy. Z Mustanga mamy od jakiegoś pół roku i pół roku sobie mówię, ale bym pojechał na jakiś zlot. Chciałbym pojechać gdzieś, po prostu spotkać się z innymi fajnymi furami, no ale ja dużo pracuję. Pracuję, wesela, głównie wszystko dzieje się w weekendy, a ja oczywiście w weekendy mam właśnie wesela albo inne sesje. Dlatego się cieszę, że tak się złożyło, że akurat dzisiaj mam taki wolny dzień i jesteśmy w drodze do takiego podobno małego, wesołego miasteczka, które jest w klimacie właśnie westernu. I tam jest zlot amerykańskich samochodów. Dlatego wszyscy, którzy mają amerykański samochód, wjeżdżają za darmo, a ci, którzy nie mają, to płacą. No, to widzimy się na zlocie. Hej, hej, nice. Kowboje. Daj buziaka, piękna. Nie. Okej. Okay. Silverado City. Zobaczymy, co wy tam macie. Ogólnie to mamy taką nadzieję, że będzie tam Mustang z lat 60. Tak. Bo liczymy na to, że zobaczymy swoją przyszłą furę. Chcielibyśmy kiedyś kupić takiego klasyka. Fajnie by było, no. Bardzo wam się podobają. To były też piękne Mustangi. Najnowsze nam się podobają właśnie i te z lat 60. Zresztą mogę wam pokazać teraz zdjęcie. Albo to. Albo to. No. Dobra, dojechaliśmy. I chciałbym wam pokazać, że są furki. Idziemy teraz oglądać. Teraz nie sprawdzał przed wejściem, zaparkowałem sobie jak chciałem. Zobaczymy co tu mają. I nasz najbardziej rzucający się w oczy. Ty serio dobrze wyglądasz w tym kapeluszu. W ogóle ładny outfit zrobiłeś, taki elegancki. Te buty, patrzcie na jej buty. Ania, trzymaj się na chwilę. Widzicie jak ci dopasowała? Kowbojski styl. Hello. Juuu, ślicznotka moja. Ej, takie lubię. O, patrz, ten Chevrolet na przykład. To są samochody, które mi się podobają. Typowy samochód jak z filmów amerykańskich, no. Zajebisty. I to plaga amerykańska, plan, nie? No. Zobaczymy go sobie z bliska? Znaleźli mnie. Jak wszyscy na paradę, to wszyscy na paradę jedziemy. Uhu! Dobra, włączamy tutaj tryby sportowe, wszystko najgłośniejsze. Aniusia się cieszy, że może być w samochodzie, bo może się tak, wyruszać. Bo jest ciepło. Ale to teraz tak w rzeczywistości naprawdę widać, że one są w cholerę długie te samochody. Zawsze były szerokie i długie te amerykańskie fury. No, no zobacz jakie to jest szerokie tutaj to przed nami. To jest szerszy niż my. A ja zawsze mówię, że Mustang jest szeroki. Saloon. Jak z Counter-Strike'a. Totalnie zniszczony ten pomarańczowy, ale wygląda niesamowicie zajebiście. Nie musi być odrestaurowany, żeby być po prostu fajny. Sztos. A tego przed nami szanuję za tą naklejkę. Stop Hybrid Go V8. Nawet mi nie da ręki. Moja bestia piękna. Pani kompojka idzie. Ten płaszcz dobrze wygląda. Ale tu jest hotel, ale jednocześnie jest zakaz wstępu.
przesadnie. Przed chwilą Ania właśnie mówiła, że co to ma być za wydech. Ja też mam coś takiego, że jak jest aż za głośno, to nie jest już fajne. Ej, nasz konik jest najbardziej rzucający w oczy, terrorystycznie. No, ale najbardziej nie pasuje tutaj. To prawda, tutaj w ogóle nie pasuje do tego klimatu starego. No w ogóle, no, no. Westernu i tak dalej. Ale zauważ, że w sumie... On ma taki kształt, taki kolor, że jest zbyt nowoczesny na ten klimat. Tak, najlepsze jest to, że my jesteśmy jedynym najnowszym Mustangiem tutaj. Tu nie ma ani jednego najnowszego Mustanga. Tu jest plakat, ale Mustanga niestety takiego nie ma tutaj. Tutaj, patrzcie, o, fajnie, fajnie. Aniusia się chowa, bo zimno. Faworyt to? Ten Ford. Ten, klasyk, prawda? Tam, ten. Tak? Tak. No. Typowo amerykański samochód, nie? Każdy w filmie. Te kolory genialne. No, właśnie taki brązowy, ta flaga w tle powiewa, świetny jest. Zgadzam się. A ja największy pechowiec jest, to ja bym wziął tego, bo on najbardziej rozwalony jest, najwięcej rdzy ma na sobie, więc ja bym tego wziął. Całowców skały, petrola meksykańska, gnisa strzała, karty bizona, Często są na zlotach właśnie te konkursy na najgłośniejszy wydech. A tak naprawdę w sumie oboje mamy coś takiego, że nie lubimy tych najgłośniejszych wydechów, które tak głośno strzelają, że trzeba zatykać uszy. No skoro musisz zatykać uszy, to już nie jest przyjemne. Nie, to nie jest fajny wydech. No? Ja nie lubię. Ja też nie przypadam za tym i tego, nie ogarniam tego fenomenu akurat. Lubię dobry dźwięk, lubię głośne samochody, ale nie takie, gdzie już kurde boli wszystko. Także jak wy sądzicie w ogóle? Napiszcie, bo jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. A no. Poza tym to... przepraszam. Fajnie było. Mi się bardzo podobało. No mi też, kurde. Ja w ogóle lubię taki klimat takiego slow life, samochody, wiecie, muzyka country, potańczyć sobie, zjeść coś, wypić herbatę, zarąbiście. No, naprawdę było super. To jednak... koniki były. Były też koniki, zresztą widzieliście. Fajne fury, no kurde, dla samochodów. No nie ukrywam, że się cieszę, że chociaż na jednym zlocie samochodom byłem w tym roku i mogłem sobie zobaczyć więcej samochodów. I jest klimacik, plus to, że tutaj jest wszystko z tyłu western. Amerykańskie fury, zajebiście to wyglądało, mega. Mam nadzieję, że będą kolejne jakieś lata, na które będziemy mieli czas i możliwość pójścia. Tak. To Ania się z wami żegna. Ania się żegna. Dzisiaj, w dzisiejszym vlogu Ania mówi cześć. Pa, pa. I Ania musi uderzyć obiektyw, żeby się wyłączyło wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tyle. Pa, pa. Yo. Bardzo ładnie.